Dzień dobry kochani, dzisiaj przychodzę do Was z zupełnie nowym filmikiem. A tutaj kilka osób, a w zasadzie trzy osoby napisały do mnie SMS-a na pewien portal i tutaj drogą poprzez prywatne wiadomości na Facebooku zapytały, czy mogłabym odpowiedzieć im po prostu filmikiem na YouTube, skoro prowadzę taki kanał, również to, czy mogłabym. No spróbuję, zobaczymy, czy to się przyjmie, jeżeli tak, to będę kontynuować właśnie tą formę i w odpowiedzi te osoby oczywiście dostaną informację zwrotną, że filmik już się pojawił, jest dostępny, właśnie ich odpowiedź. Zatem zaczynamy od pana Jana. Tutaj mam kartkę. Pan Jan pyta, kiedy znajdzie tutaj satysfakcjonującą go pracę. Zatem panie Janie, dla pana ta informacja. Kiedy pan znajdzie satysfakcjonującą pana pracę? Zobaczmy, jak to w kartach będzie się tutaj rysowało. No dobra. Kiedy pan znajdzie satysfakcjonującą pracę? Już patrzymy. Panie. Już tutaj podpowiem. Panie Janie, to pytanie, kiedy pan znajdzie satysfakcjonującą pracę, się pojawiło, ale karty pokazują, że aby ta satysfakcjonująca praca była, należałoby tutaj wprowadzić kilka rzeczy. Po pierwsze, większą konsekwencję w działaniu, bo tutaj to, co idzie w pana przypadku, to jest tak, jakby sam sobie pan odcina taką drogę możliwości, aby znaleźć tą satysfakcjonującą pracę. Mam też pokazane, że to, o czym pan wie, tak, pan wie, że aby otrzymać tą satysfakcjonującą pracę, będzie trzeba zasięgnąć jeszcze po jakąś wiedzę, po jakieś doszkolenie, podwyższenie swoich kwalifikacji. Co jest w przeszkodzie? Karty pokazują, że rozdrabnia się pan na dwoje, tak, że wychodzi pan też z takim troszkę słomianym zapałem, że to jest takie szukanie tej bardziej satysfakcjonującej pracy, to takie troszkę na skróty jest. I jak ta droga będzie się realizowała? Jeśli będzie pan szedł tą drogą, którą idzie bez żadnych zmian, to sam ze sobą się pan rozliczy z tym brakiem konsekwencji, a po czwartym miesiącu od dnia dzisiejszego, czyli teraz mamy kwiecień, tak, czyli maj, czerwiec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, do lipca pan rozliczy się tutaj właśnie ze sobą, z małą konsekwencją, więcej pracy pan tutaj włoży w poszukiwania i znajdzie pan pracę, nazwijmy to, marzeń, tak? Praca, która będzie satysfakcjonująca. A w którymś z moich horoskopów wam tłumaczyłam dwójkę kielichów. Dwójka kielichów to jest, osiągam to, o czym marzę, a to, o czym od dawna pragnęłam, zatem taka historia się tutaj zadzieje, ale więcej konsekwencji, żeby to się szybciej zadziało i będzie to praca z ramienia mężczyzny, bo mam tu pokazane, że mężczyzna dużo starszy od pana, z racji tego, że mam pana datę urodzenia, to też mogę odnieść się do tego, że będzie dużo starszy, a będzie pana przełożonym i ta praca się pojawi. Reasumując, jeszcze uzupełnienie wiedzy będzie tutaj potrzebne, więcej konsekwencji w działaniach, nastąpi rozliczenie się z tym troszkę chciało mi się, ale nie do końca idę w tym kierunku, a więcej pracy pan w to włoży i jest tu praca, która będzie satysfakcjonująca i praca, która będzie na długo, długo, długo. Zatem ja powodzenia panu życzę w poszukiwaniach jak najbardziej i myślę, że pan będzie bardzo zadowolony i proszę również o informację zwrotną tutaj na dole w kanale. Jeśli pan oczywiście może to zrobić, może też to być w wiadomościach prywatnych, jeśli pan się nie chce uaktywniać. No dobrze, kolejna osóbka tutaj, która do mnie napisała,
A napisała do mnie pani z zapytaniem, pani Patrycja. Zapytała się pani Patrycja, a czy ten mężczyzna, i podała tutaj imię, jest to Piotr, Patrycja i Piotr, czy tutaj idzie z dobrymi, pozytywnymi intencjami, czy ten mężczyzna jest szczery i co z tego będzie. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, Patrycja i Piotr. Jak ta relacja się będzie tutaj klarowała, jak to będzie wyglądało. Pan Piotr nie jest osobą wolną, to mi się już pokazuje. Kapłanka z królową kielichów, kapłanka zwykle, już mówię o samej jakby kochance, ale kapłanka przy jakby królowej kielichów, to jest w ukryciu kobieta przy rodzinie, a także kobieta, która ma posiada rodzinę, która jest mężatką. Zobaczymy, jak to wygląda. Co on też myśli o pani, co on też czuje do pani, jakie ma zamiary. I tu jest z pani strony, jak to wygląda, co jest między wami, jakie są problemy. I zaraz wam coś pokażę, jakie te karty są cudowne w swoim przekazie. Ok. Teraz tak, to co jest po jego stronie. On jakby nie dźwiga tej sytuacji, w której aktualnie jest, tak? Jest nie do końca zadowolony z tej historii, która mu się tworzy. Jeżeli chodzi o pani uczucia, jego uczucia do pani, raczej jest oddalenie niż przybliżanie się. A to, co ma zamiar zrobić? Siódemka mieczy to jest karta złodzieja, karta złodzieja czasu, karta mówiąca o sprycie i mam wrażenie, że uważa się za sprytniejszego niż pani. On ma cel jakiś tutaj, aby przy pani być. Rycerz buław mówi o tym, że jakby chciał sam sobie udowodnić, czy zdobędzie pani osobę. A później po prostu panią zostawi. Rycerz buław w problemie mówi o tym, że mężczyzna nie jest gotowy na to, aby jakimiś deklaracjami tutaj podążać. On jeszcze szuka, on jeszcze błądzi, on jeszcze próbuje, smakuje tego kwiatu. Mam też pokazane, co jest w problemach. On w ogóle mylnie definiuje tutaj relacje partnerskie jako takie. No i oczywiście kobieta w przeszkodzie, czyli to, co w przełożeniu, czyli ma tutaj kobietę, która jest zajęta. A tak to się pokazuje przy pani. Ja mam wrażenie, że pani Patrycja ma tutaj jeszcze kogoś ewentualnie do wyboru. Ktoś tutaj się chce o panią postarać. Mam też pokazane, że jakby nie do końca z pana Piotra tutaj jest pani zadowolona, jest jakieś rozczarowanie nie do końca, a to chyba tak się miało układać, jak na początku miało być. No, mam też pokazane, że pani już chciałaby stabilizacji, chciałaby pani tego docelowego partnera. Z panem Piotrem pani tego nie uzyska. Mam pokazane, że to jest osobnik, który musi jeszcze sobie udowodnić, bo Giermek Kielichów mówi o jakichś kompleksach. On musi sobie jeszcze udowodnić, że potrafi, że może. Karta świata mówi o tym, że każdy z was idzie w swoją stronę. Zatem, co jest jeszcze tu między wami istotą problemu? Istota problemu jest taka, że nie będziecie zauważać swoich potrzeb. Razem, a jednego osobno, każdy sobie rzepkę skrobie. Szkoda pani energii, szkoda pani czasu, a pani będzie osobą szczęśliwą, ale nie z tym osobnikiem. Same karty tu pokazują również, że to nie tędy droga. Będzie przy pani mężczyzna docelowy, ale to nie będzie właśnie pan Piotr. Jeżeli by pani chciała więcej informacji na zasadzie takiej, kiedy ten mężczyzna się pojawi, ten docelowy, ten właściwy, to jak najbardziej służę pomocą. Zatem tutaj myślę, te informacje są dla pani ważne, istotne i aby nie błądzić. No, czasem, kochani, jest tak, że nie mogę powiedzieć tych takich kolorowych informacji. Warto wiedzieć prawdę, szczerą prawdę, szybciej niż marnować swoją energię, swój czas na coś, co tak naprawdę nie jest w stanie się tutaj realizować. Bo co innego, gdy coś możemy naprawić i zmienić, jeżeli to widzę, to również o tym informuję. No i trzecia osoba, która tutaj poprosiła mnie o pomoc, czy też zgłosiła do mnie z zapytaniem, a pani chce sprzedać mieszkanie i pyta się, kiedy to się zadzieje. No dobrze, zobaczymy. Pani poprosiła o anonimowość, zatem powiem, że to jest pani
która napisała, że to mieszkanie spróbuje sprzedać już od 2 lat. No dobra, zobaczymy. Kiedy pani sprzeda to mieszkanie? Kiedy pani sprzeda to mieszkanie? Już patrzymy, jak jest teraz. Ja powiem tak, to mieszkanie mogłoby już pójść w świat tak naprawdę, ale ja mam wrażenie, że ktoś pani w tym jakby przeszkadza. Jakiś mężczyzna, może nie do końca jest cena satysfakcjonująca, może ktoś chciał coś zbić i zbyt wiele strat, bo mężczyzna mi pokazuje się w blokadzie, że to on jakby blokuje tą sprzedaż mieszkania. I tutaj również mi się pokazuje aspekt męski w blokadzie, że mężczyzna to... A tutaj tak, sprzeda pani to mieszkanie, jak najbardziej, sprzeda pani to mieszkanie po 6 miesiącach od dnia dzisiejszego i kupi to od państwa mężczyzna, który będzie miał bardzo młodą kobietę przy sobie. Zatem po 6 miesiącach jak najbardziej to mieszkanie się sprzeda i warto by było powierzyć tą sprzedaż jakiemuś mężczyźnie, który działa w dziedzinie nieruchomości, bo mi się pokazała osoba odpowiednia właśnie do tego. Zatem sprzedaż będzie. Tutaj są jakieś jeszcze utrudnienia, które finalnie z dwojga złego myślę, że lepiej na tym wyjdziecie. Dobrze, że to mieszkanie tak naprawdę nie zostało puszczone za być może w cudzysłów, zrobimy to za bezcen. Zatem tak, sprzeda się mieszkanie 6 miesięcy, mężczyzna z młodą kobietą, a dobrze było to powierzyć tą sprzedaż mężczyźnie z jakiegoś biura nieruchomości. Zatem dziękuję za Wasz pomysł, za Waszą sugestię. Już Wam wysyłam informację, że filmik się tutaj pojawił. I będziecie mogli odsłuchać wszelkie tutaj informacje zwrotne, również mile widziane. Ściskam Was bardzo mocno. Pa, pa.